Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, współczucie silniejsze niż gniew. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? I jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Te wersety pozwalają nam na wejrzenie w serce Pana. Czy Bóg wyda swojego buntowniczego syna na ukamieniowanie, jak wymaga tego prawo? Wypowiedzi te dają nam możliwość dostrzeżenia cierpienia Zbawiciela spowodowanego przez grzechy ludzi oraz Jego pragnienie zbawienia nas. Choć grzeszni Izraelici zasłużyli na unicestwienie, Pan w swym miłosierdziu nadal kocha swój lud i wzywa go do okazania skruchy. W czasach Abrahama w dolinie Jordanu, rozciągającej się na południe od Morza Martwego, znajdowało się 5 miast zwanych miastami na równinie. Należały do nich Sodoma, Gomora, Adma, Seboim, Soar. Z tych 5 miast ocalał tylko Soar. Nazwy pozostałych 4 stały się synonimami zupełnego unicestwienia, jakie spotkało je wskutek nikczemności, braku skruchy ich mieszkańców. Do niektórych z tych miast nawiązywał Ozeasz w zacytowanym poniżej wersecie. 11 rozdział Księgi Ozeasza naucza, że Boże drogi znacząco górują nad drogami grzesznych ludzi. Celem Pańskiego karcenia jest korygowanie, uzdrawianie, pojednanie, odnowa, a nie niszczenie i zemsta. Wielu ludzi, w tym nawet chrześcijanie, nie rozumieją tych cech. Najwyższego więc postrzegają jako mściwego, rozgniewanego i skłonnego wynajdywać winy, by karać za nie ludzi. Jednak nie taki obraz Boga przedstawia Ozeasz. Przeczytaj list do Rzymian, Piotra, Galacjan, jak te wersety świadczą o rozmiarach miłości Zbawiciela do człowieka. Przeczytamy list do Rzymian, 5 rozdział. I wiersz 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 1 Piotra, 2 rozdział, 24 wiersz. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy omumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. I jeszcze Galacjan. Trzeci rozdział i wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Dziękuję.